Witam wszystkich serdecznie na moim kanale, z tej strony Salamander. Dzisiaj mamy czwartek, kolejny tydzień w PES-ie. Konami w zeszłym tygodniu sprezentowało nam naprawdę bardzo dużo eventów fajnych. Było, że tak powiem, dwóch agentów, bo jeden był z legendami włoskimi, plus oczywiście PES Selection, czyli zawodnicy, którzy niekoniecznie należeli do ligi włoskiej, ale zostali uznani przez Konami jako dobry wybór do tego agenta. No i był taki agent Players to Watch in 2019, czyli ala takie fifowe Once to Watch po letnim okienku transferowym, czyli, znaczy przepraszam, nie letnim, tylko zimowym, czyli jakby można powiedzieć, no jeszcze trochę takie za wczesne, no ale no, że tak powiem, no skok na kasę, tak, no nie oszukujmy się, skok na kasę, no bo tutaj bardziej chodziło o to, że ktoś może coś sobie zalosował, może coś wyzerował tego agenta, może coś fajnego mu wpadło. No ja akurat sobie wyzerowałem tego agenta z legendami włoskimi, więc mam te wszystkie legendy, które tam były. Na razie jeszcze nie będę się na ich temat wypowiadał, bo to trzeba przetestować, trzeba pograć, trzeba zobaczyć. Trzeba się dowiedzieć, jak to wygląda. Generalnie chłopaki no zabalowali. Zabalowało Konami naprawdę na Sylwestra, no mogli, tak, no bo też są ludźmi. No i w tym tygodniu, że tak powiem, tak średnio najeżdża, jeżeli chodzi o te eventy. Wiadomo, że no, gra jedynie chyba Liga Angielska i Liga Włoska obecnie. Reszta lig ma przerwę świąteczną, przynajmniej miała. I zaczynają grać w tym tygodniu, więc no, dużo tutaj nie zobaczyliśmy sobie, tak, myślę, że to jest też tym podyktowane, że właśnie Liga Włoska i Liga Angielska grają, a reszta lig ma przerwę i w tym tygodniu mamy agenta z Ligi Angielskiej, czyli English Superstars, czy jakoś tak, English League Stars, no i oczywiście plus PES Selection. To jest ten sam agent, który był na początku PES-a, jakoś w połowie, trudno mi powiedzieć, trzeba by było sprawdzić tam na moim fanpage'u i zobaczyć, w którym filmiku jest właśnie agent, albo na YouTubie, który jest właśnie agent który odcinek jest z agentem właśnie z zawodników z Ligi Angielskiej. Jeżeli chodzi o challenge, jakie są w tym tygodniu, zaczniemy sobie najpierw od challenge. Challenge, jakie mamy w tym tygodniu, no to, że tak powiem, mamy przedłużenie jednego challenge'a z zeszłego tygodnia, no i mamy jeden nowy challenge, tak jakby, który no już był. Jest to nowy challenge na ten tydzień, to jest One Match Challenge, czyli gramy sobie jeden mecz przeciwko sobie nawzajem, tak. Nie ma tutaj, że musimy wygrać ileś meczów, musimy zebrać ileś punktów, po prostu musimy wygrać ten mecz, żeby zdobyć tego za pierwszym razem tego agenta srebrnego, silvera. Za każdym następnym razem jest 500 game pointsów. Za dodanie do drużyny, którą będziemy grali, zawodnika z agenta właśnie English League Stars, jak widzicie, tych, których tutaj właśnie teraz, ci, którzy tutaj się tutaj wyświetlają, jednego z tych zawodników da nam bonus w postaci mnożnika do game pointsów razy 1,2 i za każdy mecz, nieważne czy to będzie przegrana, czy wygrana, czy remis, gdzie zakończy się on karnymi, to dostaniemy trenera z 1000 experience points.
Więc warto tutaj sobie pograć samemu, jeżeli komuś już się znudził cooperative. No i oczywiście za wygranie chyba tutaj tego challenge'a będzie jednorazowo, o ile się nie mylę, 6000 game pointsów za każdym razem, jeżeli będziemy wygrywać, więc spoko, może być, nie będę narzekał. Oczywiście wiadomo, Cooperative jest lepszy, jest to przedłużenie tego eventu. To jest event, który już w zeszłym tygodniu na pewno każdy z nas już wygrał ten pierwszy raz, więc tego agenta nie mamy na co liczyć. Będziemy zawsze dostawać te 500 game pointsów. No i oczywiście jest tutaj ten bonus. Bonus to są zawodnicy z poprzedniego tygodnia, z tego agenta, który był w poprzednim tygodniu. Jak widzicie, mam tutaj Coutinho, na przykład nie mam Chiellini'ego, nie mam tutaj z czarnych piłek Immobile, nie mam. No to by było chyba wszystko, których nie mam. Nie mam ich ze względu na to, że mam po prostu ich wersję futurów i dlatego przerobiłem ich na trenerów i wpakowałem w tamtych zawodników. Dzięki czemu na przykład Chiellini ten future ma teraz 90 chyba 2 overalla, więc naprawdę Douglasa Costa już wylewelowałem na maksa do 51 levelu, chyba się leveluje. Ale nie jestem pewien. 91 overalla ma, bardzo fajne statystyki, super prędkość, driblingi, podania. Trochę zwiększyły mu się strzały, no i trochę polepszyła mu się fizyczność. Stamina nadal jest średnio, ale jako super sub naprawdę bardzo, bardzo fajny zawodnik, bardzo dobry i polecam. Polecam jak najbardziej. Trafił mi się Higuain, nie miałem go, więc można powiedzieć, że wszystkie czarne piłki, które chciałem mieć, to mam. No, trafił mi się Zanetti, Maldini, Juli, to właściwie to wszystkie legendy, więc tu nie ma co nad czym dywagować. No, Julit, Maldini. Przede wszystkim zależało mi na Hulicie, bo nie miałem go w tamtej edycji, a chciałem nim pograć, chciałem wypróbować. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten Cooperative Challenge. No, jeszcze raz mówię, on jest 10 razy lepszy od tamtego challenge'a ze względu na to, że mamy tutaj ściągane kontrakty tylko z 6 zawodników, jeżeli gramy w trójkę, ponieważ losuje nam po 6 zawodników, chyba tak, 6 zawodników od każdego z nas i tworzy drużynę do kooperata, więc naprawdę bardzo dobry challenge i polecam go grać, zagrać sobie jeden raz to po prostu, żeby zdobyć tą darmową srebrną piłkę, a później łupać cały czas kooperative. Jeżeli chodzi o challenge przeciwko komputerowi, no to mamy tutaj challenge, że tak powiem, codzienny znowu, czyli jeżeli danego dnia zagramy, zdobędziemy albo skill trainera, albo position trainera. Jak widzicie, tutaj wszystko ładnie jest pokazane, że trzeciego, czyli od dzisiaj, jest skill trainer, jutro już jest position trainer, no i tak na zmianę, i tak do 9 stycznia, czyli do środy. Więc no tak to wygląda, tak to się prezentuje. Fajny event. Jeżeli chodzi o mnie, ja nie mam ciśnienia na tego skill trainera, mam bardziej ciśnienie na position trainera. Muszę go w końcu wykorzystać, bo też mam ich paru już. A warto, 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 naprawdę warto ich
zdobyć. Więc właściwie to skill trainerów mam dosyć sporo, position trainerów mam mało. Z tego co pamiętam, no właśnie, skill trainerów mam już 39, position trainerów mam tylko 9, więc tak to wygląda. Kupiłem sobie nowego menadżera, bo jakoś tamtym mi się średnio grało. Jako że był ten challenge przeciwko poziomowi Legend i między innymi w nim był albo była Barcelona, albo Liverpool. No i Liverpool ma teraz formację 4-2-3-1, gdzie tutaj boczni skrzydłowi są właśnie lewe i prawe skrzydło środka pola, jest bardziej na wysokości środka boiska. Tak to wygląda ustawienie. No robi to rzeźnie, ponieważ no, te lewe i prawe skrzydło cały czas się cofa w obronę i stwarza taką jakby podwójny mur, który jest ciężko przejść. Miałem jeden taki mecz, gdzie miałem posiadanie chyba 30%, przeciwnik 32%, a przeciwnik miał, nie, ja miałem 30, tak, 30%, a przeciwnik miał 70%, miał 16 czy 15 oddanych strzałów, ja miałem 6 czy 8 i wygrałem z nim 2-0, więc naprawdę fajna formacja, jakoś podpasowała mi, chociaż nie lubię Kloppa ze względu na to, że ma właśnie, już wam pokażę, no, Profile Tactics, ma właśnie Possession Game. Possession Game, która no dla mnie, no nie lubię, bo ja bardziej wolę Counter Attack niż Possession Game, ale skoro chłopak daje radę i robi swoje, to nie będę wybrzydzał, nie będę tutaj dramatyzował i oczerniał. Naprawdę w tej formacji ważne jest to, żeby mieć na napastniku dużego chłopa, który umie grać główką, czyli na przykład Ronaldo, na przykład Lukaku, na przykład gdzie on jest? Aubameyang. Gdzie jest Aubameyang? Tu mamy Aubameyanga. Jak widzicie, no nie za bardzo to przekonywująco wygląda, jeżeli chodzi o wartości, jakie sobą reprezentuje Lukaku i Aubameyang. No ale ewentualnie Aubameyang też jak najbardziej zda tutaj egzamin. Jeżeli chodzi o agentów, no to tak jak mówiłem, English League Stars, mamy tutaj 33 czarne piłki, które już pokazywałem, jak to wygląda. Czy warto losować? No, już mamy na takim poziomie, takim etapie jest ta gra, że jest naprawdę tylu dobrych zawodników, że według mnie no nie ma sensu za bardzo, żeby losować. No można się tu pokwapić, żeby spróbować wylosować sobie na przykład Sterlinga, Jezusa, no ale Jezus był future, Sterling chyba też był future. No Matic na przykład byłby fajnym, Mkhitaryan też byłby fajnym, ale on chyba też był futurem. William naprawdę, Asfilip Queta, świetny. Tutaj niby środek obrony, ale bardzo dobrze sprawdza się na lewym i prawym skrzydle, więc też go polecam. Fernandinho też bardzo. Sané tutaj też był futurem. Alisson był też futurem. Ederson bardzo świetny zawodnik. No, Kante to jest
czysta precyzja i rzeź w środku pola, jeżeli chodzi o grę w tym miejscu. No, Van Dijk też był futurem, Özil był futurem, no Lukaku tutaj, Lukaku też warto, Aubameyang był futurem. Harry Kane jest naprawdę fajnym zawodnikiem. David De Gea, no to tutaj też Hazard był futurem. No ale dla niego też warto by zalosować. No De Bruyne jest naprawdę kozakiem. I na początku, kiedy jeszcze nie było tych futurów, był to właśnie za pierwszym razem, kiedy był wybierany, to De Bruyne robił po prostu naprawdę dużą różnicę. Salaha mam od samego początku. Jest rzeźnikiem. Po prostu nazwijmy to po imieniu, jest rzeźnikiem. Robi swoje, to co mu jest nakazane i daje radę, naprawdę. Tak więc przejdźmy sobie teraz do losowań. Najpierw zacznijmy od tutaj losowań z tych gwarantowanych moich agentów, których dostaję co tydzień za to, że kupiłem wersję Legends, czyli trafiamy no name'a. Co to za no name free agent srebrny? O, proszę bardzo, Pavard, super, będę miał go na trenera od razu. Od razu będzie na trenera. Super, jestem zadowolony. Następny tutaj jest trzy losowania z legendy Denilsona, czyli na pewno jakiś brazylijski zawodnik, pewnie Hulk albo Pato, albo Oscar. To jest chyba Oscar. Semka to jest Oscar. Tak, dokładnie. Oscar, bardzo fajny zawodnik. Mam go już, będę przerobił na trenera. Następny tutaj mamy. Mamy następne losowanko. Kto tutaj nam wypadnie? To jest Ligi Angielskiej. Kto jest z Ligi Angielskiej? Może Aleksandro? Nie. Mamy z Evertonu. To jest Bernard. O, Bernard, biedaku. Ty chyba się nie załapałeś u mnie. Ty chyba się u mnie załapałeś, ale zobaczymy. No, może będzie jako powtórka. Ostatnie losowanko, ostatnia szansa, żeby trafić legendę w tym agencie. Czy trafi nam się legenda? Nie, nie mamy legendy. Mamy znowu ligę chińską. I tym razem jest to Hulk. Nie, Ramirez. Ramirez? Nie, Taliska. Ach, no tak, Taliska. No jego też mam. Jego też mam chyba, o ile się nie mylę. Jego też mam. Przejdźmy teraz do legendy Argentyny, czyli Baptista. Baptistuta. Mamy Ligę Włoską. Zwykły agent, Liga Włoska. Tutaj, proszę bardzo, trafia nam się Higuain. No, jestem pozytywnie zaskoczony. Przerobię go na trenera oczywiście, no bo mam już w jego lepszą wersję. Ale naprawdę bardzo fajny traf. Jestem naprawdę mile zaskoczony. Czyli na legendy nie mamy co już liczyć. Mamy Ligę Argentyńską. Fajnie by było, gdyby Pavon się trafił, bo on na trenera poszedł też. O, może. Nie, to nie będzie Pavon, to będzie Benedetto. Ale jego chyba na trenera tylko po prostu przerobimy. No i ostatnie losowanie z legendy, z agenta, z legendą, przepraszam. Agenta z legendą. Mamy tutaj Ligę Hiszpańską. O.
Liga Hiszpańska. Mamy kogoś z Korea. Korerę chyba mam. Korerę chyba mam na levelu 30, więc będzie jako trener. Teraz przejdźmy sobie do losowania przedostatniej piłki. Przedostatnia piłeczka to jest. Co to jest przedostatnia piłeczka? To jest srebro z Boca Juniors. Z tego co widzę. Buffarini. Ale on to chyba raczej pójdzie na trenera, niż coś dobrego z tego będzie. No i oczywiście ten najważniejszy, który był do wygrania, czyli losowanie legendy. No i zobaczmy, co tutaj nam wylosuje. No jest legenda, ta animacja tej legendy jest naprawdę super, niesamowita. Jest czarna piłka, no to już jest dobrze. Del Piero. To już mój trzeci Del Piero. To jest właśnie, że tak powiem, zarazem fajnie i klątwa, tak? No bo tak naprawdę pójdzie na trenera, ale no, czy będzie coś z tego pożytecznego? No dobra, zalosujmy sobie jeszcze Top Agenta. Może nam nareszcie wpadnie Jerome Boateng, bo na niego liczę. Mamy ligę angielską, no to pewnie sreberko, bo tutaj tak był ostatnio znowu trzeci raz Diego Alaba. Diego Alaba, czy reszta zawodników? No nie wiem, tak średnio. Średnio bym powiedział. Średnio te losowania. Jeżeli chodzi o mnie, no to tutaj agenta z tej angielskiej ligi nie będziemy losować. Nie widzę sensu. Więc no to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Naciśnijcie magiczny przycisk subskrypcji, no i obok niego ten dzwoneczek, a będziecie wszystko na bieżąco z nowymi materiałami, jakie będę wrzucał na YouTube. Dzięki za uwagę i cześć!